Zmieniłaś się. Już nie można się z tobą dogadać. Nie sądziłam, że jesteś taką egoistką. Kiedyś mogłam na ciebie liczyć, a teraz? Dlaczego robisz z tego taki problem? Nie tak cię wychowałam. Już mnie nie kochasz. Nie przesadzaj. Zrobiłaś się taka przewrażliwiona. To tylko kilka komunikatów, które możemy usłyszeć, kiedy zaczynamy i staramy się stawiać granice. Zdarzyło ci się je słyszeć? Nauka stawiania i utrzymywania granic jest zarówno trudną, jak i niezwykle ważną częścią naszego życia. To właśnie granice, mimo że mają przypiętą łatkę niewygodnych, są kluczem do rozwijania zdrowych, harmonijnych, pełnych szacunku relacji z innymi, ale przede wszystkim ze sobą. Pomagają eliminować napięcia, dbać o potrzeby i redukować stresujące sytuacje. Pewnie zastanawialiście się, o jakim zapobieganiu stresującym sytuacjom mowa, skoro samo postawienie granicy często jest generatorem stresu lub konfliktu. Nazywam się Karolina Tucharska-Siermińska, jestem psycholożką, psychotraumatolożką i fizjoterapeutką. Od wielu lat jako odnowa psycholog prowadzę w mediach społecznościowych działania psychoedukacyjne, tworząc wspierające treści i materiały rozwojowe. W tym filmie przedstawię Wam inne spojrzenie na stawianie granic od tego, które budzi wiele wątpliwości, obaw i wyrzutów sumienia. Porozmawiajmy o tym, od czego zacząć pracę nad stawianiem granic i jak konsekwentnie ich przestrzegać. Zacznijmy od tego, czym są granice. Granice w relacjach przypominają te na mapie, jednak w przypadku relacji wyznaczamy je sami. Określają one naszą emocjonalną i fizyczną przestrzeń, których potrzebujemy, aby żyć zgodnie z naszymi wartościami i zachować tożsamość oraz niezależność. Utrzymanie zdrowych granic opiera się na postępowaniu w zgodzie z własnymi potrzebami, jednocześnie szanując granice i uczucia innych. Granice nie mają na celu zaszkodzić relacji. Pozwalają na utrzymanie równowagi i wzajemnego zrozumienia, co sprawia, że relacja jest satysfakcjonująca dla obu stron. Mówiąc komuś nie, mówisz sobie i swoim potrzebom tak. Granice są jak niewidzialna tarcza, która chroni nas przed nadmiernym obciążeniem emocjonalnym i fizycznym. To dzięki nim wiemy, co jest dla nas akceptowalne, a co nie. Gdzie kończy się nasza odpowiedzialność, a gdzie zaczyna odpowiedzialność innych. Czego potrzebujemy, a czego jest dla nas za dużo. Jak pokazują badania i doświadczenia wielu osób, odpowiednio wyznaczone granice mogą znacząco zmniejszyć codzienny stres, poprawić samopoczucie i jakość życia. Stawianie granic to nie tylko ochrona siebie przed światem, to też sposób na to, by żyć w zgodzie ze sobą, by realizować to, co dla nas naprawdę ważne, w sposób dostosowany do naszych potrzeb i możliwości, zamiast robić rzeczy, które nam szkodzą i nas wyczerpują. No dobrze, ale właściwie dlaczego tak trudno nam stawiać granice? Nie zaskoczę Was stwierdzeniem, że przyczyn tych trudności jest wiele i dla każdego z nas mogą być one różne. Zastanówcie się przez chwilę nad tym, jak zazwyczaj czujecie się, kiedy zaczynacie stawiać granice. Miło, przyjemnie, czy częściej pojawia się dyskomfort, obawy czy strach? Pamiętacie przykładowe zwroty, od których zaczęło się to wideo? Często jest nam trudno postawić granice, ponieważ spodziewamy się i chcemy uniknąć bezpośrednich konsekwencji w postaci niekorzystnych reakcji osób, które muszą się zmierzyć z naszą granicą. Powtarzającym schematem jest to, że te osoby dotychczas czerpały korzyści z tego, że nie posiadaliśmy granic. Stąd może pojawić się ich niezadowolenie. W odpowiedzi na nasze nie pojawia się opór w postaci emocjonalnych reakcji, wybuchów złości czy agresji, niewybrednych określeń, szantażu, emocjonalnych manipulacji, karania ciszą, oziębłości, wycofania, wywoływania poczucia winy czy bagatelizowania i odrzucania naszych potrzeb. To trudny moment, prawda? Łatwo jest wejść w narrację i poczucie, że to my, stawiając granice, robimy coś złego. Przecież obserwując czyjeś niezadowolenie, czujemy dyskomfort, którego wcale nie chcemy czuć. Nikt z nas nie lubi czuć się źle. I tu może pojawić się pokusa ustąpienia, porzucenia postawionej granicy, machnięcia ręką, przywrócenia dawnego porządku. Czyż nie o to chodzi osobie, która sprzeciwia się postawionej granicy? By było jak dawniej? Bardzo ważnym elementem w rozwijaniu umiejętności stawiania granic jest oswojenie wspomnianego dyskomfortu. Bo choć z pozoru może się wydawać, że stawianie granic jest o umiejętności ubierania w słowa tego, czego chcemy lub nie chcemy, czy tego, co dla nas ważne lub nieakceptowalne, to prawda jest taka, że stawianie granic jest o umiejętności wytrwania w dyskomforcie, który pojawia się w momencie konfrontacji drugiej strony z naszą granicą. Stawianie granic bywa niewygodne. Zmusza nas do mówienia o nas, o swoich uczuciach, do postawienia siebie i swoich potrzeb na ważnym, bo pierwszym miejscu. A przecież nie tego nas uczono, prawda? Mogą pojawić się różne błędne przekonania, że to źle o nas świadczy, że w ten sposób kogoś urazimy albo się komuś narazimy. A co jeszcze może utrudniać stawianie granic? Po pierwsze, wpływ wychowania i społeczeństwa.
Od najmłodszych lat uczymy się, że powinniśmy być grzeczni, uprzejmi, pomocni. Często wpajanym nam przekonaniem jest to, że nasze potrzeby są mniej ważne niż potrzeby innych, co sprawia, że stawianie granic wydaje się egoistyczne. Po drugie, strach przed odrzuceniem. Wielu z nas boi się, że stawiając granice może stracić relacje z bliskimi. Obawiamy się, że odmowa, asertywne wyrażenie własnych potrzeb może zostać odebrane jako brak miłości czy zaangażowania. Ten strach przed odrzuceniem może prowadzić do tego, że zgadzamy się na rzeczy, które nie są dla nas dobre, byle tylko nie zrazić do siebie innych. I tu warto się zatrzymać i zastanowić, po co nam relacja, która funkcjonuje tylko naszym kosztem? Po co nam relacja, w której jest dobrze, tylko wtedy, kiedy to my robimy wszystko? Po co nam relacja, w której nie możemy być sobą? I kto tak naprawdę cieszy się spokojem w momencie, kiedy przemilczymy to, co dla nas ważne i nie postawimy granicy? My czy ta druga osoba? Czy to machnięcie ręką dla świętego spokoju nie jest tylko pozornym spokojem? Bo w środku i tak przeżywamy emocjonalny rollercoaster. Trzecie, przekonanie na temat własnej wartości. Często trudności w stawianiu granic wynikają z niskiej samooceny. Jeśli nie wierzymy, że zasługujemy na szacunek i troskę, możemy mieć problem z wyrażaniem swoich potrzeb. To przekonanie sprawia, że stawianie granic wydaje się nam czymś, do czego nie mamy prawa. Czwarte, niewłaściwe wzorce. Jeśli dorastaliśmy w domu, gdzie granice były regularnie przekraczane, na przykład w rodzinie, gdzie nie szanowano prywatności, albo gdzie potrzeby jednych osób dominowały nad potrzebami innych, możemy nie mieć pozytywnych wzorców stawiania granic. To sprawia, że sami możemy nie wiedzieć, jak zdrowo wyznaczyć swoje własne. Piąte, brak umiejętności komunikacyjnych. Czasami po prostu nie wiemy, jak jasno i skutecznie komunikować nasze granice. Może się to wydawać szczególnie trudne, gdy próbujemy stawiać granice w sposób, który nie rani innych. To może prowadzić do frustracji, złości, a nawet wybuchów, które paradoksalnie mogą jeszcze bardziej utrudniać zdrową komunikację. Być może zastanawiacie się, od czego zacząć? Od wsłuchania się w siebie. Żeby wiedzieć, w którym miejscu wyznaczyć granice, musimy nauczyć się słuchać siebie. I oto kilka wskazówek, które mogą Wam w tym pomóc. Po pierwsze, regularna introspekcja. Znajdźcie chwilę, by zadać sobie pytania, co i jak czuję, czego potrzebuję, czy to, co robię, jest zgodne z moimi wartościami, czy się z tym zgadzam, co jest dla mnie ważne. Niby proste, a jednocześnie tak trudne, prawda? Po drugie, sygnały z ciała. Nasze ciało często wie, co jest dla nas dobre, zanim sobie to uświadomimy. Zwracajcie uwagę na napięcie w mięśniach. Ból głowy, zmęczenie to mogą być sygnały, że Wasze granice są przekraczane. Po trzecie, praktyka uważności. Regularnie ćwiczcie uważność, na przykład poprzez medytację czy choćby spacer. Mogą też być ćwiczenia oddechowe. To może pomóc Wam lepiej słyszeć swoje wewnętrzne potrzeby i emocje. Jak stawiać granice w sposób, który buduje zrozumienie i szacunek? Komunikaty typu ja. Zamiast mówić ty zawsze, powiedz ja czuję, że. Taki sposób komunikacji pozwala wyrazić swoje potrzeby w sposób, który nie oskarża, ale skupia się na Waszych uczuciach. Asertywność to umiejętność wyrażenia swoich potrzeb w sposób stanowczy, ale jednocześnie pełen szacunku dla innych. Pamiętajcie, że asertywność to nie agresja ani bierność. To umiejętność mówienia tak dla siebie i nie dla tego, co Wam nie służy. A jak sformułować asertywny komunikat? Oto uproszczony harmonogram, który mam nadzieję, że Wam pomoże. Zacznij od opisania sytuacji, czyli kiedy. Następnie powiedz o swoich emocjach, czyli czuję, że. A na końcu odnieś się do swoich potrzeb. Określ, czego chcesz i w jakim kierunku ma potoczyć się ta sytuacja. Stawianie granic nie oznacza, że przestajemy kochać czy troszczyć się o innych. Kluczem jest komunikacja, która łączy asertywność z empatią. Nie chciałabym zbudować w Was przekonania, że postawiona granica, by była skuteczna, musi być oparta o skomplikowaną komunikację. Granica to również proste i krótkie zwroty. W tej chwili nie jestem w stanie rozmawiać na ten temat. Nie chcę, żebyś komentowała wygląd mojego ciała. Mam ogrom pracy i nie mogę Ci teraz pomóc. Oraz zwykłe nie. Pamiętajcie, że to, w jaki sposób wyznaczamy granice, zależy również od kontekstu, od sytuacji i od osoby, której ona ma dotyczyć. Biorąc pod uwagę, że komunikat powinien być dostosowany do odbiorcy, czasami nie ma co silić się na złożony przekaz. Stawianie granic to nie egoizm. To wyraz troski o siebie i relacje z innymi. Granice nie są murem, a mostem. Mostem, który łączy nas i innych w zdrowy i pełen szacunku sposób. Kiedy nauczycie się je stawiać i utrzymywać, zyskacie więcej przestrzeni na to, co naprawdę ważne, na relacje pełne zaufania, na zdrową równowagę między studiami, życiem towarzyskim i odpoczynkiem.
a także na pełniejsze, bardziej autentyczne życie na Waszych zasadach. Pamiętajcie, że możecie być empatycznymi osobami i jednocześnie posiadać zdrowe granice, których przestrzegacie. Jedno drugiego nie wyklucza. Powiedziałabym nawet, że będąc osobą empatyczną, koniecznym jest posiadanie granic, by empatia nie działała na Waszą szkodę, pochłaniając zasoby poprzez przedkładanie dobra innych nad swoje własne. Trzymam za Was kciuki.